Cześć kochani, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na vloga z Londynu. Przyjechaliśmy na kilka dni do Londynu, wykorzystując super ekstra tanie bilety lotnicze, tylko 24 zł. Nie mamy jakiegoś większego planu, po prostu pochodzimy sobie tu i tam. No i oczywiście wszędzie zabiorę Was ze sobą. Zwróćcie szczególną uwagę na ludzi, którzy mnie mijają. Zobaczcie, że nikt nie ma maseczki. I jak wejdziemy zaraz do jakichś sklepów czy innych lokali, to również zobaczycie, że prawie nikt nie nosi maseczki. A to dlatego, że w Londynie już nie ma COVID-a. Zakończyliśmy pandemię. No i nie ma tych wszystkich zasad, które nam towarzyszyły przez 2 lata. Tak więc super, fajnie. No i widzę, że wszyscy zmęczeni przez 2 lata tymi wszystkimi zasadami porzucili maseczki i już wrócili do normalności. Pogoda nas trochę zaskoczyła. Gdy kupowaliśmy bilety, no, zaledwie parę dni temu, no to pokazywało nam, że będzie słonecznie i tak cieplutko jak w Polsce. Dobrze, że wzięliśmy dodatkową kurtkę, no bo byłby problem. Powiem Wam, że jest chłodno. Całe szczęście nie pada, chociaż tyle. No ale jest taka, widzicie, brzydka pogoda. Jutro ma być ładniej, więc mam nadzieję, że będzie cieplutko i będzie słoneczko. Będąc na Chinatown, odwiedziliśmy taki fajny supermarket, ma bardzo dużo różnych produktów i zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Tak więc jako wielka fanka bubble tea kupiłam sobie tapioca pearl, tak więc jak wrócę do Krakowa, to będę gotować swoją własną bubble tea. I jeszcze kupiliśmy 2 rzeczy. Kupiliśmy takie super zupki Tom Yum, jeśli macie okazję spróbować, to serdecznie polecam, z tym, że są pikantne. I jeszcze czerwoną pastę curry, z tej firmy jest najlepsza, to nam powiedziała Tajka i ona właśnie zawsze kupuje tą i wychodzi z tego przepyszne curry. Tak więc będziemy próbować Chinese krepę, takie z jajeczkiem, zobaczcie, z kiełbaską, właśnie z tego miejsca Chinese Tapas House. Widziałam ostatnio właśnie taki fajny filmik na YouTube, gdzie dziewczyna, która ma tam chińskie korzenie, pokazywała różne przekąski z Londynu, które warto spróbować i podobno to jest popularny street food właśnie w Chinach. A cena to 4 funty za takiego naleśniczka i tak od chyba 80 pensów do około 2 funtów za różne dodatki. Więc my zapłaciliśmy chyba 5,60, bo wzięliśmy sobie kiełbaskę i sałatę. I tu są jeszcze takie ciasteczka. Jak ugryzę kawałek, to Wam bardziej pokażę, jak to wygląda w środku i w ogóle, czy jest dobre. No to próbujemy. A przed nami sklep M&M's. Zobaczcie, jaka kolejka do środka, ale ja już Wam kiedyś pokazywałam ten sklep, tak więc dziś nie będziemy wchodzić. W opisie znajdzie się link do tego filmu, w którym właśnie oprowadzam Was po tym sklepie. Jesteśmy właśnie na Regent Street, jedna w sumie z popularniejszych tutaj ulic w centrum Londynu. Przecina ją Oxford Street, czyli już najpopularniejsza taka ulica zakupowa. No i generalnie obie ulice są bardzo ładne. Zobaczcie, jakie piękne kamienice. Sama przyjemność po prostu schodzenia tą uliczką. No i jest tu bardzo, bardzo dużo różnych sklepów, głównie takich droższych. No ale na Oxford Street znajdzie się też i Primark i w jego kierunku też zmierzamy, ale wcześniej wstąpimy do jeszcze innego sklepu, pokażę Wam za chwilę jakiego. Zobaczcie, jaki ogromny sklep Apple, można sobie tu przyjść i wypróbować dosłownie wszystkie najnowsze sprzęty. No i my przeszliśmy po telefon. Tutaj nowość. Obraz lepszy niż w rzeczywistości.
Czasem ludzie zastanawiają się, jak wygląda McDonald's w innych państwach, więc tak wygląda triple cheeseburger, troszkę zdechły, tutaj właśnie w Londynie. U nas chyba nie ma go w normalnej ofercie, był wtedy, pamiętam, w tym zestawie maty, no a w McDonaldzie w UK kosztuje taki 2,20, można sobie wziąć dodatkową sałatę, pickles i tak dalej, i tak dalej. Nie jest najgorszy, jest ciepły, jeszcze go nie próbowałam, no ale jest taki zmiażdżony. Generalnie maczek, no nie najzdrowsza opcja, no ale każdy sobie lubi od czasu do czasu takiego maczka zjeść, więc jeśli akurat jedziecie do Londynu, to zostawcie sobie właśnie to na Londyn, ponieważ jest to całkiem relatywnie tanie jedzenie właśnie tutaj w UK. Tak jak widzieliście wcześniej, ten wrap kosztował ponad 5 funtów, no a takie coś 2 funty, no i jednak można sobie tam na lunch zjeść. Piękna wiosna w Londynie, już kwitną pięknie drzewa. Jeszcze pojedziemy na Fulham jutro albo pojutrze, to Wam pokażę, jak tam jest pięknie, bo zawsze są całe różowe ulice. I jesteśmy teraz w jednej z przecznic od Oxford Street, ponieważ idziemy właśnie w stronę Hyde Parku do Primarka. Tak więc jesteśmy na Oxford Street i idziemy tutaj sobie do Primarka. Bardzo duży Primark, a idziemy w jednym celu kupić kurteczkę, która jest w bardzo dobrej cenie, taka ramoneska. Mam nadzieję, że będzie mój rozmiar i mój kolor. Przy okazji pokażę Wam, co teraz jest modnego w Primarku. Generalnie zauważyłam, że głównie właśnie takie pastelowe kolory. I dotarliśmy do Hyde Parku. Jak widzicie, zrobiła się pogoda, niebieskie niebo. I tu jest właśnie jedno z wejść do Hyde Parku. Hyde Park jest generalnie bardzo dużym parkiem. A tu jeszcze widzę, że ktoś karmi wiewióreczki. Jeśli macie jakieś orzeszki czy coś, to wiewiórki bardzo chętnie do Was przyjdą. Właśnie w tym miejscu bardzo często są różni mówcy. Speakers, tak jak widzicie, tu możecie sobie poczytać na ten temat. No i jest tu takie kilka grup, a tu z kolei przy wejściu do Hyde Parku odprawiają też modlitwę muzułmanie. Idziemy zobaczyć jedną z tych grup, o czym mówią. Ivermectin, or someone gave hydroxychloroquine, or someone gave Chinese traditional medicine, and that person died, we can examine. Did that person die because they were given those drugs? Was that accelerated, decelerated? And if we examine large enough numbers of dead bodies, then we can learn from the dead in order to help the living. But they banned autopsies right across the entire world. Who was behind that decision? The WHO said no need for autopsies, even though in many countries it was just any new disease. You want to know what the path of that disease is, how your cures are working. Service calling at all stations to Kolejny dzień w Londynie, jesteśmy właśnie w Stratford Westfield Shopping Center. To jest jakby drugie takie duże centrum handlowe w Londynie. Już Wam kiedyś pokazałam White City, ono jest dużo lepsze niż to, ale mniej więcej sklepy są podobne, z tym, że tu jest dużo mniej miejsca, no jest tak ciasno, dużo ludzi i tak dalej.
No i idę polować na moją kurtkę w Primarku, bo wyobraźcie sobie, że nie ma nigdzie rozmiaru albo koloru. No to jest taki super strzał ta kurtka, że wszędzie jest wykupiona. No ale Primark jest tuż obok mnie. Zaraz wchodzimy i będziemy polować na kurteczkę. Tak więc to chyba jest modne teraz w sezonie. Zobaczcie, jakie kolory. Wszystkie takie ładne pastelowe, jakieś hippie. Więc kochani, poluję na taką kurtkę. Tylko że czarną. No i niestety nigdzie nie ma. Albo nie było mojego rozmiaru. Ale zobaczcie, jak to fajnie kurtka wygląda. I kosztuje tylko 14 funtów. No i niestety nie było kurteczki, ale może jeszcze gdzieś w centrum będziemy, gdzieś jeszcze załapię jakiegoś Primarka. No tak się napaliłam na tą kurtkę, wiecie, 14 funtów, więc bardzo fajna. Przymierzałam już właśnie ten inny kolor. Bardzo fajnie leży, więc no liczę, że uda mi się ją gdzieś kupić. A teraz pokażę Wam jeszcze chwilę, jak wygląda właśnie ten Westfield. Zobaczcie, kilka pięter. No i są takie różne sekcje, ubrania, jedzenie. Tu właśnie na dole jest jedzenie. No i są wszystkie możliwe sklepy, jakie byście tylko chcieli. Jest tylko jedna różnica, jeśli chodzi o to Westfield. Tu nie ma tych takich droższych sklepów. Nie wiem, pamiętacie, w White City pokazywałam, że tam są, wiecie, jakieś Louis Vuitton, Gucci, tego typu drogie marki. A tu w Westfield raczej takie tanie sieciówki albo gdzieś coś takie pomiędzy, no ale takich raczej drogich nie ma. Jak jesteście w Londynie, no to najlepiej poruszać się metrem. Jak widzicie, jest bardzo dużo różnych linii do wyboru i oczywiście Central Line jest najszybsza. I również na każdej stacji macie takie mapki, możecie zobaczyć, gdzie, czym dojedziecie. Na przykład tutaj ze Stratford. Przed każdą platformą macie napisane, jakie stacje, gdzie jedzie dane metro. No i generalnie wszystko jest bardzo fajnie opisane. My teraz idziemy na właśnie Central Line i będziemy jechać do Liverpool Street. A tak wygląda cała mapa londyńskiego metra oraz pociągów. Macie tu wszystkie linie, wszystkie stacje. Również macie podział na strefy, ponieważ za metro w Londynie płaci się w zależności od tego, przez jakie strefy przejeżdżacie. Im więcej strefy, oczywiście zapłacicie więcej. Tu macie też każdą linię opisaną. Każda ma inny kolor, więc łatwo można się tutaj odnaleźć. Tak więc dla przykładu, my jesteśmy teraz na Stratford. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych linii. Jeszcze mamy tu pociągi i my jedziemy stąd na Liverpool Street. Już Was tu nie rozbrałam, tu jest bardzo dużo takich fajnych, wysokich budynków wieżowców. No i tam sobie idziemy coś zjeść. Jesteśmy właśnie na stacji Liverpool Street, jedna z większych w Londynie. Jak widzicie, tam są przejścia, można sobie wsiąść do pociągu, podjeżdża tu metro, punkt informacyjny, no i wzdłuż peronów są takie różne kawiarnie, sklepy. Więc zobaczcie, i wszystko znajduje się w takim fajnym, starym budynku. Tu macie pociągi właśnie. Możecie sobie pojechać w różne miejsca. Chyba nawet do Paryża, wydaje mi się. Wychodzimy ze stacji i już mamy takie wielkie wieżowce przed nami. I tu mamy, jak widzicie, na zmianę takie starsze budynki, nowe, więc to jest taki miks architektoniczny. Ja generalnie bardzo lubię tu przyjeżdżać, ponieważ jest tu po prostu bardzo fajnie. No i jesteśmy teraz w City, czyli taka jakby miasto w mieście. Oni tu mają własną policję, własne zasady. No i generalnie mają też różne oznaczenia ulic. Za chwilkę, o zobaczcie, nawet na koszu na śmieci macie City of London. Więc to jest taka dzielnica Londynu, która rządzi się swoimi prawami. Tu zobaczcie budynek, który został chyba okrzyknięty konserwą. Generalnie te budynki tu w City mają takie swoje przezwiska. Jest walkie-talkie, jest właśnie ten can of ham, jest tarka do sera i tak dalej, właśnie ze względu na swój unikalny kształt.
No i generalnie, jeśli lubicie tego typu rzeczy, lubicie właśnie takie wieżowce, oglądać architekturę taką nowoczesną, to jeśli będziecie w Londynie, to jak najbardziej polecam właśnie odwiedzić tą dzielnicę, przyjechać tu na chwilę. Tu też jest wiele fajnych miejsc, gdzie można sobie coś zjeść, fajnych miejsc, gdzie można sobie zrobić zdjęcie. Jest też walkie-talkie, na temat walkie-talkie nagrywałam osobny film, tam jest taki fajny, teraz widokowy Sky Garden, podlinkuję Wam w opisie. No i generalnie jest tu bardzo ładnie. A tu najpopularniejszy chyba budynek z tych wszystkich, czyli gherkin. Przypomina ogórka. I taką oto dostał ksywkę, a tu przed nim taki piękny kościół, więc tu jest też taki fajny spot na zdjęcie, gdzie architektura starsza łączy się z tą nowszą. A tam na horyzoncie widzicie czubeczek Sharda, najwyższy budynek w Londynie, ale on już jest troszeczkę dalej, znajduje się po drugiej stronie rzeki, a tu powoli wyłania się walkie-talkie, o którym wcześniej wspomniałam, czyli kolejny tutaj wieżowiec, który ma swój nickname i na samej górze, o w tym miejscu, o tu, jest ten taras widokowy darmowy, więc jak przyjeżdżacie do Londynu, to troszkę wcześniej sobie sprawdźcie, czy są dostępne wejściówki i zarezerwujcie, bo to bardzo fajna, darmowa atrakcja tutaj w okolicy. Jeśli oglądaliście moje zimowe vlogi z Londynu, no to widzieliście już ten lokal i co tutaj jedliśmy, a jeśli nie, no to czekajcie, zaraz Wam pokażę jedną z pyszniejszych zupek właśnie laksa w Londynie. I oto ona zupka, po którą warto było tu przyjechać. Zobaczcie, ile stafu w środku, jest jajeczko, jest makaron, my sobie wzięliśmy z krewetkami. No i jest taka fajnie pikantna, z mleczkiem kokosowym, przepyszna. W Londynie normalne jest przechodzenie na czerwonym świetle i generalnie nie musicie się bać, że dostaniecie mandat, ponieważ można przechodzić na czerwonym świetle i trzeba po prostu uważać, tak więc tutaj w Anglii dają wybór ludziom. Oczywiście wskazane jest przechodzenie na zielonym świetle, ale jeśli nic nie jedzie, możecie spokojnie przechodzić również na czerwonym. Nie musicie stać i czekać, aż światełko zmieni się właśnie na zielone. A tu przed nami monument. Posąg upamiętniający wielki pożar, który odbył się w Londynie w 1666, jak możemy tu wyczytać, zniszczył wówczas ponad 13 tysięcy domów, 87 kościołów i zniszczył 2/3 miasta. A teraz spacerkiem znaleźliśmy się nad Tamizą. Zobaczcie Shard w całej okazałości, a tam w oddali widać Tower Bridge, czyli najpopularniejszy most tu w Londynie. Generalnie bardzo polecam taką wycieczkę łódką po Tamizie. Tu na kanale znajduje się film właśnie z takiej wycieczki. Podlinkuję go w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć, jakie atrakcje możecie zobaczyć. No i jest to bardzo fajny sposób, żeby właśnie zobaczyć te wszystkie atrakcje, które są wzdłuż Tamizy z perspektywy wody. Tam w oddali widać właśnie taką łódkę, o której wspominam, właśnie taką łódeczką się płynie. A tu, moi drodzy, London Bridge. To jest właśnie London Bridge, a tam jest Tower Bridge. Tamten most zazwyczaj wszyscy nazywają London Bridge, ponieważ jest najpopularniejszy, a on się nazywa Tower Bridge, a tu London Bridge. Dobrze wiedzieć takie szczegóły, szczególnie jeśli chcecie zapytać jakiegoś lokalca, jak się właśnie dostać w konkretne miejsca. W wielu miejscach w Londynie znajdziecie tego typu takie znaki informacyjne, które pokazują, gdzie jesteście i jakie atrakcje, jakie rzeczy znajdują się w promieniu 5 minut spacerem, a w tym miejscu 15 minut spacerem od Was. Tu możecie też się odnaleźć względem na przykład stacji metra. Zobaczcie, tu macie stację metra, tu gdzieś macie stację metra, tu są stacje, gdzie możecie wypożyczyć rower, rzeka. A tu już macie też jakieś inne atrakcje, więc to jest bardzo fajne. Tu też macie pokazany czas, jak daleko są konkretne rzeczy, żeby na przykład musicie iść 13 minut, 10, 5. Tu też macie znaki na przykład, w którą stronę iść do konkretnych atrakcji. Tak więc to jest bardzo fajne, możecie się bardzo dobrze odnaleźć w mieście właśnie dzięki tego typu znakom informacyjnym.
przyjechaliśmy na Fulham, czyli tu, gdzie mieszkaliśmy przez ostatnie 2 lata i idziemy w stronę rzeki, gdzie na Patton spotykamy się z moim kuzynem. Pogoda jest całkiem niezła, co prawda są chmurki, ale nie jest tak zimno, no i całe szczęście nie pada. Tak jak wspominałam wczoraj, miała być przepiękna pogoda w Londynie właśnie na ten czas, kiedy my przyjeżdżamy, no ale coś się tu pozmieniało, poprzestawiało, no ale nie jest źle. Jedna z ulic tu na Fulham, gdzie na wiosnę pięknie kwitną drzewa, nie musicie jakoś daleko jechać. Zaraz Wam tu wrzucę zdjęcie, jak to wygląda w kwietniu. W tamtym roku to było w kwietniu. Cała ulica pięknie kwitnie na różowo. No jest to drzewo za drzewem, a tam dalej w parku z kolei kwitną pięknie na biało. No i są tu prześliczne domki w takich pięknych pastelowych kolorach białych. Także piękna uliczka na zdjęcia. Tak więc macie jeszcze czas, żeby zdążyć w tym sezonie podziwiać piękny Londyn kwitnący na różowo, a bilety są bardzo tanie, więc warto polować na promocje i przylatywać do Londynu na wiosnę. Tu już zaczynają kwitnąć i one właśnie kwitną w takie kulki różowe. Ja nie wiem, co to dokładnie jest za drzewo. A tu jeszcze pokażę Wam taką ciekawostkę, a więc na Fulham i na Chelsea bardzo dużo ludzi podkopuje sobie piwnicę. Zobaczcie, tu nie ma piwnicy, a idziemy troszkę dalej i następny sąsiad już ma piwnicę. O, tu nie ma, ale następny ma z tego, co widziałam. Zobaczcie. I tam jest całe piętro podkopane. I jest to bardzo popularne, szczególnie na Chelsea, gdzie każdy chce mieszkać, chce mieć jak najwięcej metrów kwadratowych powierzchni, gdzie podkopują budynki, nawet 2 piętra. Był niestety jeden wypadek, chyba 2 albo 3 lata temu, gdzie kamienica się zawaliła z tego powodu. Całe szczęście nikt nie był ranny, no ale niestety coś tam poszło nie tak. W każdym razie chodzi o to, że są po prostu starsze budynki, są kamienice, które na przykład mają tam 2 czy 3 piętra i ci właściciele podkopują sobie piwnice po to, żeby mieć właśnie więcej przestrzeni i na przykład w tych piwnicach robią sobie baseny, robią sobie jakieś sale kinowe, robią sobie jakieś takie podziemne garaże na swoje luksusowe samochody. Tak więc to jest właśnie tu bardzo popularne, że podkopują sobie właśnie tak piwnice. Zobaczcie, to kolejny przykład. Tu nie ma piwnicy, a tu już jest. I tu znowu jest. Są takie kratki. Oczywiście zależy od domu. Te piwnice są bardziej lub mniej odsłonięte. Czasem jest takie nawet wejście do tej piwnicy zrobione. I zobaczcie, podejdziemy bliżej, ale tu już widać za tym vanem, jak sypie się ziemia. Tak właśnie podkopują te piwnice. Zobaczcie. No i właśnie wykopują ziemię z piwnicy i będą sobie robić dodatkowe piętro. No i generalnie tego typu zabieg, po pierwsze oczywiście macie więcej przestrzeni do mieszkania, ale po drugie zwiększa to też wartość posiadłości, więc wiele osób na przykład kupuje domy bez piwnicy, robi piwnicę, robi tam dodatkowe pomieszczenia i jest to inwestycja, która zwiększa, no i to bardzo, wartość takiej posesji. Szczególnie tu, w tej okolicy właśnie Fulham, Chelsea, jednak tutaj przestrzeni nie da się rozciągnąć, a bardzo dużo osób chce mieszkać właśnie w tej okolicy. Jesteśmy teraz tuż obok mostu Putney Bridge i zobaczcie, jak tu pięknie kwitną drzewa. Są takie 2 wielkie. Podejdę troszeczkę dalej, żebyście mogli zobaczyć. Tak więc piękna wiosna. I to dopiero początek, bo tak jak widzieliście wcześniej na Fulham, tam jeszcze więcej drzewek gotowych do zakwitnięcia, no ale już powoli pierwsze są i z tego co wiem, na Notting Hill też bardzo dużo pięknych drzewek już zakwitło. Jesteśmy właśnie na Putney Bridge i zmierzamy w kierunku tego okrągłego budynku, gdzie na samym dole jest pub Wetherspoons, który należy do takiej sieciówki. Wetherspoons to taka sieciówka tu w Londynie, gdzie można kupić niedrogo piwko. Jest bardzo popularne właśnie dlatego, że piwo kosztuje, no można by powiedzieć, że połowę ceny z takiego normalnego pubu gdzieś tam w centrum. Tak więc jak najbardziej budżetowo opłaca się. No idziemy właśnie tam się spotkać z naszym kuzynem, coś się napijemy, coś zjemy.
pracujemy. I właśnie ta lokalizacja jest wpisana jako jedna z najlepszych właśnie Wetherspoonów w Londynie z tego względu, że z tarasu widzicie Tamizę. Zobaczcie, tu mamy rzekę, a tu w tym okrągłym budynku na dole mamy ten właśnie pub. Kolejny dzień w Londynie. Dziś mamy dzień taki bardziej domowy, jest bardzo słaba pogoda, ma padać po południu, więc niespecjalnie robiliśmy jakieś plany. A mówię, że domowo, z tego względu, że tym razem nie zatrzymujemy się w żadnym hotelu, tylko korzystamy z gościnności naszej rodzinki, którą tu mamy w Londynie i serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że będą oglądać ten film. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy się u nich zatrzymać na te parę nocy. No i jak widzicie, pogoda dziś jest naprawdę beznadziejna, jest zimno, więc może wieczorem się wybierzemy na jakiś spacer, a jak nie, to po prostu posiedzimy sobie w domku, pogadamy, coś może ugotujemy wspólnie. No i tak minie nam ten dzionek, a jutro z samego rana wracamy do Krakowa. Jesteśmy w dzielnicy Woolwich, dokładnie Woolwich Arsenal. Tak tu wygląda główny deptak, główna ulica zakupowa. Jest to dzielnica na wschodzie Londynu, bardzo blisko do Greenwich, blisko do Canary Wharf, więc całkiem spoko lokalizacja. No i idziemy do Primarka, bo w dalszym ciągu poluję na tą kurtkę. Jest wszędzie wyprzedana, nie ma mojego rozmiaru albo nie ma koloru. Tak więc zobaczymy. Wstąpimy też do Lidla, gdzie chcę nagrać dla Was osobny film. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No ale tak generalnie wyglądają takie główne ulice w różnych dzielnicach w Londynie, ponieważ każda dzielnica, każda taka główna stacja metra poza centrum, no to jest takie mini miasteczko. Właśnie to wygląda tak jak tu, że macie taką główną promenadę, macie tu wszystkie sklepy i jest to takie główne miejsce życia, spotkań okolicznych mieszkańców. A tu przed nami Poundland, czyli sklep, gdzie kupicie wszystko za funcika. Bardzo fajna opcja. I generalnie całkiem lubię właśnie tego typu sklepy. Tu kolejny tego typu sklep, Savers. Tu również można kupić niedrogo środki czystości, kosmetyki i tego typu rzeczy. Jak widać tu na wystawie. I my już jesteśmy na Stansted i będziemy wracać do Krakowa, więc tym akcentem tu właśnie zakończę tego vloga. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A na dziś to tyle. Cześć i do zobaczenia w następnym filmie.